Hejka, witam was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to troszkę coś innego, ponieważ będzie to Q&A. Stwierdziłam, że jestem w tych social mediach już troszkę czasu i chciałabym, żebyście byli w stanie mnie trochę poznać od tej prywatnej strony, więc zadałam wam pytania na Instagramie, na którego was w sumie też zapraszam, ponieważ tam dzieje się dużo różnych fajnych rzeczy. Miałam tych pytań z mnóstwo, od siłowni, zdrowego odżywiania, moich prywatnych, edukacji domowej, lifestyle'u, wszystkie kategorie i dzisiaj powybieram parę, żeby wam po prostu na nie poodpowiadać. Na tych wszystkich pytań na telefonie, żebym mogła jakieś powybierać. Postaram się wybierać te, które były zadawane najczęściej, albo po prostu te, które uważamy za fajne do odpowiedzenia, ponieważ miałam jakieś 400 czy tam 300 pytań, naprawdę było ich bardzo dużo, ale bardzo wam za to dziękuję, ponieważ dzięki temu mam dużo do wyboru, więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy rozpocząć ten film. Zaczynając od takich podstaw, jak mam na imię, ponieważ dużo osób tego nie wie, więc hej, mam na imię Paulina. W ogóle bawi mnie to, jak dużo osób o tym nie wie, ale w sumie nie używam swojego imienia w filmikach, więc jest to całkiem oczywiste pytanie. I kolejną taką podstawą jest, ile już ćwiczę, ile już trenuję. Więc teoretycznie trenuję siłowo już rok i tam z 3 albo 4 miesiące, ale ja bym nie powiedziała, że ja trenuję siłowo tyle, ponieważ tak naprawdę rok temu i 3 miesiące temu weszłam pierwszy raz na siłownię, a zanim zaczęłam trenować świadomie, tak progresując i faktycznie robiąc jakikolwiek progres, to wydaje mi się, że minęło dopiero 6 miesięcy. Na początku popełniłam wiele błędów, jak na przykład nieodpowiednia dieta, za mało kalorii albo za mało białka, nieodpowiedni plan treningowy, brak progresji albo w ogóle brak planu. Więc naprawdę popełniłam wiele błędów, przez co stałam w miejscu i dopiero tak naprawdę od tych 6-5 miesięcy tak świadomie trenuję i robię rzeczywisty progres, więc powiedziałabym, że dopiero trenuję siłowo 6 miesięcy. Co mnie skłoniło do zdrowego stylu życia? To jest również częste pytanie. I tak naprawdę do zdrowszego trybu życia zachęciła mnie moja mama, bo na początku zaczęło się całkiem niewinnie, namówiła mnie do pójścia na siłownię, na zajęcia takie fitness bardziej. I faktycznie te zajęcia mi się nie spodobały. Nie, one mi się bardzo nie spodobały. Ja w ogóle byłam dzieckiem, które no nie miało przez jakiś czas do czynienia z ruchem, ponieważ miałam kontuzję i po prostu trochę się tak zasiedziałam. I później poszłam na te zajęcia, było dla mnie ciężko i faktycznie nie spodobało mi się to. Lecz nie poddałam się, poszłam na kolejne i kolejne i kolejne zajęcia, aż w końcu trafiłam do takiej trenerki, która pokazała mi trening siłowy. Pokazała mi ciężary, maszyny i ja byłam takie wow, ale to jest super. Jak mi pokazała ten typ treningu, to bardzo mi się to spodobało. Już od tamtego momentu jakby pokochałam trening siłowy, ten sport. I wiecie, z pasją do treningu siłowego poszły kolejne zainteresowania dietetyką, zdrowego stylu życia, odżywiania. I tak bardzo byłam zafascynowana tym wszystkim, że po prostu chłonęłam wiedzę tak. Czytałam książki, oglądałam filmy, przeszłam 150 tysięcy kursów. Jakby autentycznie, gdyby mogli mi dać certyfikat, to już mogłabym być dietetykiem. Znaczy, oczywiście robię sobie żarty, ale wiecie, bardzo szybko chłonęłam wiedzę na ten temat. Jaka była moja motywacja, jak zaczynałam ćwiczyć? Tak naprawdę motywacja. Dlaczego może nie poddałam się po pierwszym treningu, który mi się nie podobał? To myślę, że dlatego, że po prostu bardzo chciałam zmienić trochę swoją sylwetkę, dać jej trochę bardziej kształtu, mięśnia. Ja uważam, że moja sylwetka była ładna zanim zaczęłam ćwiczyć, lecz teraz po prostu podoba mi się bardziej i chciałam, żeby wiecie, była taka bardziej zarysowana i to była taka moja motywacja. Motywacja szybko mi minęła, bo po prostu później zakochałam się jakby w treningu siłowym i to stało się moją pasją, a później już po prostu wyrobiłam sobie dyscyplinę, dzięki czemu teraz już chodzę regularnie od długiego czasu. Ile ważę? Aktualnie ważę 45 kg przy wzroście 1,55 m. Ale nie chciałabym, żeby ktokolwiek się tym tak naprawdę sugerował, ponieważ pamiętajcie, że każdy wygląda inaczej przy danej wadze i danym wzroście. I to, że ja ważę ileś i mam ileś wzrostu i wyglądam w jakiś sposób, nie znaczy, że jakby tak
będziecie, jak wy będziecie tyle ważyć, to też będziecie tak wyglądać. Pamiętajcie, że ja już zbudowałam jakąś tkankę mięśniową i wszystko, więc po prostu mówię to, żeby to było jasne, ale proszę się tym nie sugerować, bo to nie jest jakby jakikolwiek wyznacznik. Gdzie aktualnie mieszkasz? To jest w ogóle pytanie, które nikt nie zna takiej jednej odpowiedzi, bo ja sama nie znam. Mieszkam pomiędzy Hiszpanią, Gdynią a Warszawą. Nie mam takiego jednego stałego domu, w którym mieszkam na stałe. Bardzo dużo podróżuję i zmieniam miejsce zamieszkania, więc podróżuję między tymi krajami i miastami. Nie mam jednego zamieszkania, więc wam na to nie odpowiem, ale między tymi trzema, więc wszędzie tam możecie mnie spotkać. Po jakim czasie zobaczyłam efekty moich treningów, ćwiczeń zdrowego stylu życia? Takie większe efekty, na takie większe efekty to faktycznie musiałam sobie poczekać dobre parę miesięcy, 3-4 miesiące. Dlaczego? No już mówiłam o tym na początku, po prostu popełniłam wiele błędów, przez co te efekty były bardzo powolne. Ale myślę, że takie rzeczywiste efekty zobaczycie już po 2 miesiącach, kiedy naprawdę zmienicie swoje nawyki żywieniowe, czy zaczniecie się ruszać, bo po prostu to będzie na tyle duża zmiana dla waszego ciała, że bardzo mocno to odczujecie. Czy mam rodzeństwo? Nie mam rodzonego rodzeństwa, nie mam rodzeństwa, lecz mam kuzynkę, z którą mieszkam w domu. Że tak powiem, jest po prostu dla mnie bardzo bliska i traktuję ją jako moją siostrę. Ale jeśli chodzi o takie rodzone rodzeństwo, to nie mam, jestem jedynaczką. Czy ważąc tyle co ja, przy takim samym wzroście, takim samym wieku i takim samym stażu treningowym możecie wyglądać jak ja? Odpowiedź brzmi nie. Nikt nie będzie miał identycznej figury do mnie. Dlaczego? Bo każdy z nas ma inne geny i po prostu to nie jest możliwe. Możecie wyglądać podobnie, ale nikt nie będzie taki sam. Ja mam genetycznie figurę klepsydry, taka się urodziłam, że tak powiem. Taką figurę mam po mojej mamie. I ktoś, kto nie ma takiej figury genetycznie, nie wiem, co by nie zrobił, nie będzie tak wyglądał. Więc dlatego nie warto się porównywać w internecie, ponieważ to wszystko jest nierealistyczne. Czy w liceum będę również na edukacji domowej? Tak, odpowiedź brzmi tak. Zapisałam się jakiś czas temu do szkoły w chmurze i niedawno dostałam potwierdzenie, że zostałam przyjęta. Oficjalnie jestem uczennicą chmurkowego liceum, więc w liceum również zostaję na edukacji domowej. To się nie zmienia i raczej się nie zmieni. Jejku, to pytanie mnie w sumie trochę rozśmiesza, ale tyle razy się powtórzyło, że odpowiem. Mam jakąś pracę czy zarabiam? Jeśli chodzi o taką pracę fizyczną, że gdzieś idzie się do pracy, to ja nie mam pracy, bo jestem za młoda, tak? Jestem zdecydowanie za młoda na pracę, więc nie chodzę do pracy. Zajmuję się social mediami i nie powiedziałam, że to jest moja praca, oczywiście to jest moje hobby, ale zajmuję się tym i pracy żadnej nie mam. Czy chodzę sama na siłownię? Raczej na siłownię chodzę z rodzicami, z mamą albo tatą po prostu. Czy przechodziłaś jakieś procesy typu masa i redukcja? Tak, przechodziłam. Takie procesy, w sumie chyba już każdy po 2 razy, nie, jeszcze nie, już wam opowiadam, jak to u mnie było. Więc na początku, jak zaczynałam całą moją przygodę, to byłam na tak zwanej redukcji, po prostu chciałam zrzucić trochę tłuszczu, co tak naprawdę było według mnie trochę błędem, ponieważ ja nie byłam osobą jakąś z nadwagą czy coś w tym stylu i mogłam po prostu być na utrzymaniu i starać się budować mięśnie, ale zrobiłam błąd i zredukowałam i faktycznie zredukowałam 6 kilo. No i stałam się bardzo szczupła i to był taki moment, że gdybym nie weszła na masę, to nigdy bym nie zbudowała mięśni, więc wtedy przeszłam na moją pierwszą masę w życiu. Ci, co mnie oglądają od samego początku, od mojego TikToka, to o tym to pamiętają, ten okres. Wiecie, jaka ja byłam wtedy zestresowana, bo wiecie, miałam, wiecie, dużo wiecie. Miałam już jakąś wiedzę. Lecz jednak przeprowadzenie takiego procesu samej było dla mnie całkiem stresujące. Nie powiem, że nie. Ale moja masa trwała 5 miesięcy, albo nie, 5 albo 4 miesiące, więc nie była to ultra długa masa. Ponieważ w pewnym momencie stwierdziłam, że nie czuję się już dobrze w takim wyższym bodyfacie, chociaż ja wcale nie miałam wyższego bodyfatu, tylko dalej uważam, że ta pierwsza masa była głupia. Ale nie czułam się dobrze i zaczęłam redukować, zredukowałam parę kilo znowu. Wróciłam do mojej takiej wagi startowej, nie startowej, trochę tam o 2 kilo cięższa. I ostatnio, do ostatniego czasu, chyba już jakieś
miesiąc, nie miesiąc, 4 albo 3 tygodnie. Jestem na nadwyżce kalorycznej, czyli na takiej mojej drugiej masie w życiu. Te procesy nie są potrzebne, by kształtować sylwetkę, lecz zdecydowanie przyspieszą ten proces i ułatwią, bo rozbudować w jakimś tam stopniu sylwetkę możemy na zerze kalorycznym. Lecz będzie to toporny i bardzo długi proces. Naprawdę bardzo długi, więc ja nie chciałam, że tak powiem, marnować czasu na to i stwierdziłam, że wejdę na tą nadwyżkę, zrobię co się da i później zredukuję. Chociaż moja pierwsza masa może nie była najbardziej kontrolowaną masą na świecie, to uważam, że była świetną decyzją i bardzo się cieszę, że się na nią zdecydowałam, bo nigdy bym nie wyglądała tak, jak teraz wyglądam, nigdy nie miałabym tak ukształtowanej sylwetki i zbudowanej sylwetki, gdyby nie ta pierwsza masa, więc... Przechodziłam te procesy, każdy porobił błędy, lecz nie żałuję i jeśli wy się nad tym zastanawiacie, koniecznie, koniecznie. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad prowadzeniem treningowym, układaniem planów treningowych i takie tam? Powiem wam szczerze, to jest chyba oczywista odpowiedź. Oczywiście, że się zastanawiałam, lecz sprawa wygląda tak. Jako osoba, która nie jest jeszcze dorosła, nie mogę otrzymać certyfikatu MEN. Jest to taki certyfikat, który... Wiecie, daję wam takie 100% uprawnienie do tego. Znaczy, to nie jest tak, że ja tego nie mogę robić bez tego certyfikatu, ale wiecie, lepiej zawsze mieć ten certyfikat. Lecz ja, dopóki nie osiągnę dorosłości, nie mogę go otrzymać. Skończyłam wiele kursów, tak? I wiele kursów też planowania treningowego, bla, bla, bla. Mam wiedzę, lecz przez mój wiek nie jestem w stanie otrzymać tego certyfikatu i go nie otrzymałam. Więc może, jak go otrzymam, to... zacznę coś takiego. Mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się to zrobić jeszcze zanim dostanę ten certyfikat. Tak naprawdę prowadzenie treningowe zawsze chciałam to robić i bardzo chcę to robić. Znaczy zawsze, odkąd zaczęłam mój zdrowy styl życia. Lecz chcę się w 100% czuć ze swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, żeby wziąć kogoś pod swoje skrzydełka, ponieważ nie chcę nikomu zrobić krzywdy i nie chcę utrudnić nikomu tego procesu. Dlatego jak kiedyś już uznam, że moja wiedza jest na wystarczającym poziomie, mam wystarczająco czasu, by się na to zabrać, to zdecydowanie się za to zabiorę i poinformuję Was na moich social mediach na 100%. Czym interesuję się poza siłownią? Powiem Wam szczerze, że moje zainteresowania wszystkie się trochę łączą, bo poza siłownią no interesuję się dietetyką sportową, no i treningiem siłowym, czyli w sumie siłownią. Nie mam takich bardzo innych zainteresowań. Interesuję się również content creation, czyli właśnie social mediami, strategiami social medii. Bardzo się tym interesuję i również mam w tym ogromną wiedzę. Ale nie mam takich, wiecie, zupełnie innych zainteresowań. Wszystko się troszkę łączy u mnie. Mówię, u mnie przez trening siłowy rozpoczęło się kolejne pasje i zostało to już po prostu ze mną na długo. Czy żeby schudnąć trzeba liczyć kalorie? Nie, nie musicie liczyć kalorii, żeby schudnąć, lecz liczenie kalorii Wam bardzo pomoże, ponieważ ciężko będzie jakby nam tak wycyrklować, ile musimy jeść, by być w deficycie kalorycznym. Żeby schudnąć trzeba być w deficycie kalorycznym, więc jeśli liczymy te kalorie i mamy to wyliczone, to wiemy, że na pewno w tym deficycie jesteśmy. Jak jednak nie liczymy tych kalorii, to nie mamy takiej 100% pewności, więc jeśli macie możliwość liczenia kalorii i chcecie, to zdecydowanie polecam przy odchudzaniu czy przy masie, bo po prostu usprawni to proces, lecz nie jest to konieczne. Jakie umiesz języki obce? Umiem angielski, perfekcyjnie, tak... Oj... Umiem angielski perfekcyjnie, mam certyfikat FCE, przygotowuję się do egzaminów ITLS i SAT, czyli tych takich już zaawansowanych, umiem go zupełnie perfekcyjnie, bo jestem po szkole amerykańskiej. Uczę się hiszpańskiego i umiem jeszcze niemiecki, więc jak obce to 3. Tak, 3, ale hiszpańskiego się jeszcze uczę, więc... I cała moja rodzina jest taka sportowa i aktywna jak ja, tak. Mój tata od zawsze, odkąd ja pamiętam, uprawiał sporty, czy to były skutery wodne, czy to były jakiś cross, czy tenis, padel. Od zawsze uprawiał jakieś sporty. Moja mama, jak wam mówiłam, sama mnie wciągnęła na fitness, więc ona sama chodzi regularnie na siłownię, zazwyczaj ze mną. Więc cała moja rodzina jest takimi sportowymi świrami, wszyscy żyjemy zdrowo, aktywnie, a przynajmniej tak się staramy.
Więc to też się odnosi do kolejnego pytania, jak przekonałam rodzinę na siłownię. No, sam, tak jak mówiłam, nie musiałam nawet ich przekonywać, ponieważ to oni mnie do tego wszystkiego zachęcili. Co myślę o diecie pudełkowej? Nie wiem, co mam na ten temat myśleć. Uważam, że jeśli ktoś nie lubi gotować, ma na to budżet, to jeśli zakupi odpowiednią kalorykę, to jest to super opcja, bo może wam to zaoszczędzić czas. Ja osobiście uwielbiam gotować, wymyślać swoje przepisy, komponować swoje różne obiady, śniadania, więc zdecydowanie nie dla mnie, ale dla kogoś, kto nie ma czasu, myślę, że jest fajna opcja. O ile jest to dobry catering. Ulubiony film, serial, Ginny i Georgia. Zdecydowanie mój ulubiony serial, więc jeśli ktoś nie oglądał, to zdecydowanie mogę wam go polecić. Uwielbiam ten serial. Czytałam coś oprócz Rodziny Monet? Tak, czytam wiele książek, jak chociażby Flawless, The Internet Games, chyba coś takiego. Ogólnie parę innych. Lubię też czytać książki takie właśnie o dietetyce i treningu siłowym, więc to też zdecydowanie dużo czytam. Czy zaczynałam ćwiczyć sama, czy z trenerem personalnym? Tak jak mówiłam, zaczynałam ćwiczyć z trenerem personalnym. Miałam ich trzech. W Hiszpanii zaczynałam ćwiczyć z trenerem personalnym, później przyjechałam do Polski, poznałam wspaniałego trenera, który bardzo mi pomógł, również właśnie zaraził trochę bardziej tą dietetyką, więc zaczynałam z trenerem personalnym i jeśli macie taką możliwość, to zdecydowanie jest to coś, co bym zrobiła. Zaczęłabym z trenerem personalnym, który wam wyjaśni technikę ćwiczeń, jakie robić, może nawet ustawi plan treningowy. Jaką mam dietę? Moja dieta to zdrowa dieta. Tak naprawdę nie mam takiej diety, wiecie, że o mój Boże, ona jest na diecie. Nie. Staram się odżywiać zdrowość, odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość kalorii, ogólnie makroskładników. Nie jeść przetworzonego jedzenia jak McDonald's, słodycze, bla bla bla. Staram się trzymać zdrową, lecz jednak nieprzesadzoną dietę. Więc nie mam takiej jednej konkretnej diety. Dlaczego zdecydowałam się na edukację domową? Mam dużo powodów, dlaczego zdecydowałam się na edukację domową. Po pierwsze, jestem osobą, która bardzo dużo podróżuje, no i jednak szkoła w tym przeszkadza i nie ma takiej możliwości, dlatego edukacja domowa dała mi trochę taką wolność. Kolejnym powodem jest czas na pasję. W tamtym momencie zaczęłam się mocno rozwijać tutaj dla was w social mediach i wiem, że gdybym została w normalnej szkole, to nie byłabym w stanie robić aż tyle. Oczywiście, dalej bym prowadziła social media, lecz byłoby to dużo bardziej ograniczone, a teraz już mam taką możliwość, by to robić full time i zupełnie się na tym skupiać, rozwijać i traktować jak taki mały projekt, więc kolejna jakby taki powód, bardzo to wtedy szybko się rozwijało. Trenuję również padla, którego mogę tylko trenować w Hiszpanii, ponieważ w Polsce nie ma jeszcze takich możliwości. Więc również, gdybym nie była na edukacji domowej, nie miałabym możliwości, by być w Hiszpanii, a przynajmniej musiałabym zupełnie zmienić szkołę na tam, na stacjonarną. No i powiedzmy sobie szczerze, to daje pewną taką wolność i przynajmniej według mnie daje taką pewną wolność, uczy organizacji czasu, lecz uważam, że edukacja domowa nie jest dla każdego. Nie każdy powinien iść na edukację domową, bo nie każdy się na niej odnajdzie. Co mnie skłoniło do tworzenia treści w internecie i ktoś mi napisał, że fajnie się ogląda, bardzo dziękuję. Więc co mnie skłoniło, to wszystko wyszło bardzo przypadkiem, ponieważ na początku, w ogóle historia jest długa, ale myślę, że mam chwilkę, by ją opowiedzieć. Więc zaczęło się od tego, że kiedyś w sklepie podeszłam do pewnej pani, która była na dziale zdrowego odżywiania i tam pomogła mi powybierać produkty, które według mnie są najlepsze i mają najlepszy skład. I wtedy zaczęło się jej tekstem, że powinnaś sobie założyć Instagrama o zdrowym stylu życia. I ja miałam takie, może kiedyś coś pomyślę. Minęło trochę czasu i faktycznie założyłam tego Instagrama. Wrzucałam tam przepisy i na początku to było tylko w sumie tylko dla moich znajomych, tak? Obserwowało mnie chyba 7 osób, później 20 i to byłoby tyle. Aż nie zaczęłam wrzucać filmików o zdrowym stylu życia na TikToka, które się zaczęły bardzo mocno wybijać i tak się zaczęło, tak. Jak te filmiki zaczęły się wybijać, to zaczęłam brać to bardzo na poważnie i zaczęłam tego tworzyć więcej, angażować się na różnych platformach i tak to się zaczęło. Chciałam bardzo pomagać młodym ludziom w zdrowszym stylu życia, pomagać zmieniać sylwetki za darmo, żeby nie musieli chodzić i płacić wszystkim,
dawać łatwe, dostępne rady i po prostu, nie wiem, być tu dla Was. I spełniło się, jestem. I mam nadzieję, że pomagam. Ile jesz kalorii? To jest pytanie, na które jakby nie odpowiem, ale chcę po prostu wytłumaczyć dlaczego, ponieważ wiele osób się pyta o to na Instagramie. Kiedyś o tym mówiłam i wstawiałam nawet foodbooki, ale przez długi czas po prostu dużo osób bardzo brało te kalorie do siebie i myśleli, że jak będą jeść tyle co ja, to będą wyglądać jak ja i po prostu dla wielu osób było to za mało albo znowu dużo za dużo. I po prostu teraz stwierdziłam, że nie ma co się tym dzielić, jest to tylko moje. Jeśli Wy chcecie wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, to wpiszcie kalkulator kalorii w internecie i tam możecie wyliczyć swoje, dopasowane do siebie. Generalnie odpowiedziałam na większość pytań i myślę, że na ten moment już przystopuję, ponieważ filmik już ma 23 minuty. W ogóle mam nadzieję, że podoba Wam się nowa jakość, ponieważ nagrywam z kamery. O mój Boże, ale to jest cute. Więc bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie. Jeśli ten filmik był pomocny, podobał Wam się, to możecie zostawić lajka i zasubskrybować mój kanał. No i co? Życzę wszystkim miłego dnia.